nowe wiaderko. Zabierzesz dzisiaj do piaskownicy i na kamienie wiaderko, tak? Ale fajne to twoje nowe wiaderko jest, Leo. No, brown. Brown, tak? Leo zamiast brązowy, to mówi po angielsku, tak? Brown. Pytaliście też ostatnio o te nasze różne nowości i o karty. Te są z Czuczu, z Biedronki. Mamy zwierzęta, warzywa i owoce. A te są od kapitana nauki. To są pierwsze słowa. Ja wam teraz pokazuję te karty, ale Leo stwierdził, że teraz chce się nimi bawić. Także zerknijcie sobie na karty od kapitana nauki i od Czuczu. I kolejna rzecz to jest ten globus. Globus małego odkrywcy z Fisher Price. Także też wam polecamy serdecznie, bo naprawdę jest kupa zabawy, śmiechu i nauki. Pewnie dobrze wiesz, po polsku zwykle mówi się dzień dobry albo cześć. Będziesz składał z tatą stację paliw, ale tata cię za głowę złapał, ile części. Także trochę części jest do złożenia, ale podejmują się tego. Lili, co ty tam wcinasz? Co tam masz w buzi? Patrzcie, patrzcie na instrukcję. Ile tego jest, ile części. Tak, kochanie, a to jest właśnie ta stacja paliw. Tak powinna wyglądać. Też pomagasz tacie składać, Leo? Oczywiście. Car wash. To to myjnia? A, bo to będzie się składać z kilku poziomów pewnie. A tu tak. Tata. Wow, są już auta. Niebieski, czerwony i różowy. I Leo już się bawi. Fajne. Wkładamy do windy i jedziemy tutaj na górę, na górę, na górę, na górę i tutaj wyjeżdżamy, zobacz. Brum, 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 na górę wyjechaliśmy. I gotowe! Teraz pięknie tata ci złożył. Pięknie, no super to wygląda, prawda? Krzysiek mówi, że sam takie coś by chciał, jak był dzieckiem, nie? No pewnie, stacja pali. Super, jeszcze tylko naklejki ponaklejamy. Oczywiście takie stacje pali w garaże są dostępne na 4KidsPoint. Zapraszamy. I tu. Leo, zapomnieliśmy wam powiedzieć, jak się to nazywa. To są zabawki z drewna Janot i one są dostępne właśnie na 4KidsPoint. Także tam zaglądajcie, bo ta marka jest u nich po prostu. Uuu, motor. Na motorze jedzie, no. A tu różowy. Ale super. Gdzie jadą te trzy samochody? Kolejka ci się zrobiła. I motor też tam wjeżdża? Ale kolejka. Trzeba jeszcze tą stację paliw otuningować. Zobaczcie, ile fajnych naklejek jest. Zobacz, Leoś, mama nie ma pytań na te pieski. Zobacz na nie, co one wyprawiają. Lilianka, zaraz zmiażdżysz Lulu. O, jaki słodziaczek, tak? Taki słodziaczek jestem, o! Ojej, łapę ci wsadzi zaraz do buzi, weź go! Tego pieska! Piesek zaraz chyba zaśnie, co? Czy nie? O, jak słodziutko! Ślicznie! Będziesz spał z pieskami dzisiaj? Tak? Duśka! Pa! 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 O, idziemy na drzemkę. Kocik, idziemy, a... Leo właśnie wstał z drzemki, zjadł sobie zupkę i teraz ma przegryzkę. Wcina sobie z Ella's Kitchen takie krążki. Bananowo-waniliowe. Dobre, synek. I przebraliśmy się. Nowe buty, ulubione. Przebraliśmy się, bo słuchajcie, jest po prostu upał na podwórku, na zewnątrz. Jest bardzo gorąco. Zaraz idziemy sobie na spacer do parku i do Tesco Express. No i co? I zabieramy was ze sobą, a potem będziemy siedzieć pewnie na ogrodzie, weźmiemy sobie kocyk i tak. I będziemy sobie odpoczywać. Słuchajcie, pranie u mnie stoi, bo wyschło mi i muszę je teraz szybciutko przesortować i roznieść po pokojach.
Także tak to wygląda, czekamy na tatę, tata się kąpie i lecimy. Okej, kochani, my już zwarci i gotowi, wychodzimy, tak jak mówiłam, do Tesco Express, troszeczkę rzeczy kupić, jakiegoś tam ananasa, może arbuza, bo wszystko nam się z takich rzeczy skończyło, także szybko, szybko do Tesco Express. Może zejdziemy jeszcze na plac zabaw, w ogóle musimy tutaj poszukać bliżej jakiegoś placu zabaw, no bo jednak do tego parku troszeczkę jest, no niedaleko, ale wiecie, tak coś fajnego przy domu też fajnie by było, żeby się znalazło. Także pójdziemy dzisiaj na spacer, troszeczkę w drugą stronę, no i oczywiście zabieramy was ze sobą, także chodźcie z nami, chłopaki już poszli przodem, także gonię ich i lecimy. Jeszcze przed chwilą rozmawiałam z mamą przez telefon, byli na jakimś tam jarmarku z tatą i mówili, że jesień normalnie w Białymstoku, że jest tak, wiecie, jesiennie, deszczowo i ponuro, u nas cieplutko. Co masz? Co tam masz? No, tata pije piwko. Leo z mamą je morele, ja mam morele, słuchajcie, i wodę. I jeszcze tutaj chłopaki sobie przegryzają takie o misiaczki. Fajna morela. No, siedliśmy w cieniu, zobaczcie, jesteśmy w tym parku, co wtedy. No i może poszukamy jeszcze huśtawek, zobaczymy. Trochę ludzi jest. Jaki jesteś duży, no. Leo na aparat mówi ała. Tata, dobre te piwo? To jest takie typowo angielskie piwo, to jest słodziutkie, nie? No, to jest cider. Ciderek taki owocowy, no. A ja się zadowalam tylko wodą, niestety. Albo istety. Co jeszcze dzisiaj mam w planie zrobić, to słuchajcie, muszę posprzątać ciuchy w szafie, jakby posortować to wszystko, bo zrobił mi się niezły bałagan. Także troszeczkę tych rzeczy jesiennych, zimowych, wiecie, out, a troszeczkę zostawić, także takie jeszcze mam plany na dzisiaj, później wrócimy, pewnie posiedzimy jeszcze trochę na ogrodzie, no i zobaczymy, i taki dzisiaj rodzinny, chilloutowy, odpoczynkowy dzień na świeżym powietrzu, bo jest naprawdę cudownie i cieszę się, że jest lato i że jak na razie jest taka pogoda. Słuchajcie, jednak stwierdziłam, że nie będziemy robić jakichś tam większych zakupów, tak jak mówiłam wcześniej, w ogóle nie było owoców, chciałam kupić arbuza, ananasa, ale nic nie było i kupiliśmy morele, tak jak wam wcześniej pokazałam, troszkę zjedliśmy w parku, mięsko mielone, wodę, też widzieliście, banany, proszę bardzo, świeże, ładne, bakłażana, jajeczka i pomidorki, także takie szybkie mini zakupy, może na jutrzejszy obiad właśnie będzie bakłażan z mięskiem mielonym, jajko dla Leo, jajecznica, mam jeszcze awokado, ogórek, także okej, okej, wystarczy. No, dobra, to do usłyszenia jeszcze pewnie za chwilę. Okej, także słuchajcie, mam teraz chwilę czasu, to zjem sobie jeszcze szybko tą zupę jarzynową, którą robiłam dzisiaj i wiecie co zrobię? Tak, zabiorę się teraz za szafę, bo jest chwila spokoju, także oddaję się w wir sprzątania. Dobra, słuchajcie, tutaj u mnie na parapecie stoi to mydło, w kuchni przy zlewie herbata i mięta, o którym wam mówiłam ostatnio, matko jak pięknie pachnie to mydło, jest po prostu świetne, także tutaj sobie, o, ma swoje miejsce. Okej, moi drodzy, podgrzewam sobie właśnie zupę i jeszcze chciałam wam pokazać jedną rzecz, bo ja zupę gotuję nie na żadnych kościach, gotuję na malutkim kawałeczku piersi z kurczaka zazwyczaj, nie zabielam, nie zagęszczam, nigdy zupy, nie dodaję śmietany, tylko zawsze robię zupę z jogurtem naturalnym, albo greckim, albo zwykłym, tak jak mówię, na piersi z kurczaka, ale to nie o to chodzi, bo akurat będę dodawała sobie ten jogurt do zupy, ale chciałabym wam zarekomendować ten oto jogurt. On jest po prostu wspaniały, jest przepyszny. To jest naturalny jogurt grecki, 0%, ale jest tak smaczny, taki treściwy, gęsty, przepyszny. Czy to na przykład truskawki, czy jakaś sałatka owocowa właśnie polana tym jogurtem, czy do zupy, czy na przykład ja uwielbiam pomidory z cebulą i właśnie z tym jogurtem. Ja nie używam już śmietany od dawna, czasem sporadycznie mój mąż lubi, ale tak to staramy się używać jogurt naturalny do wszystkiego, a ten jogurt grecki odkryłam niedawno i jest przepyszny, także polecam serdecznie, one są też smakowe, ale ten naprawdę jak gdzieś zobaczycie to spróbujcie, bo jest godny polecenia i on kosztuje, takie opakowanie 500 gramów kosztuje 2 funty. La la la, śmieją im się pysie. I tata jest?
okej, kochani, ogarnęłam się z tym wszystkim, posprzątałam, także super, bardzo się cieszę, bo naprawdę trochę mi to zajęło. A teraz słuchajcie, Leo będzie wcinał kolację, słyszę, że tam szaleją na dole. I co jeszcze będziemy robić z Krzysztofem, to będziemy mu naklejać jeszcze, zanim pójdzie spać, tą naklejkę robota. Także też myślę, że wam pokażemy. O, i tak pewnie mały pójdzie spać, a my będziemy wieczór spędzać we dwoje. Okej, okay, mamy robota na ścianie. Gdzie ma uszy? I oczka ma robot, tak? Wiecie, jak na pierwszy raz to świetnie mojemu mężowi to wyszło, ale trochę przy tym było zabawy. Także robot na razie jest tutaj i zobaczymy. Zobaczymy, jak się będzie ta naklejka sprawować. To jest kredowa, także możemy po niej normalnie, śmiało sobie mazać kredą. O, teraz Leoś pokaże, jak ładnie sprząta, tak? Tak ładnie Leo sprząta. Ślicznie pomaga. Pięknie Leoś sprząta. Także my się z wami już żegnamy, kochani. Dzisiaj taki mega rodzinny vlog. Tata tam nurkuje. Pomachacie, chłopaki? Pa! Na razie. Trzymajcie się i do następnego. Pa, pa!